Służebnica Boża siostra Józefa Menendez ze zgromadzenia Sacré-Cœur. Swoje doświadczenia opisała w dzienniczku zgodnie z wolą Pana Jezusa i Matki Najświętszej, która dnia 25 października 1922 roku powiedziała: wszystko, co Ci pozwala oglądać i cierpieć z mąk piekielnych, powinnaś przekazać swym matkom, nie myśląc o sobie, a jedynie o chwale serca Jezusowego i o zbawieniu wielu dusz. Dusza moja wpadła w przepaść, której dna nie widać, tak jest ogromna. Natychmiast usłyszałam, jak inne dusze ucieszyły się, widząc mnie w tych samych mękach. Męczeństwem już jest słuchać tych strasznych krzyków, ale myślę, że nic nie da się porównać z bólem, płynącym z pragnienia przeklinania, które ogarnia duszę. Im bardziej się przeklina, tym więcej wzmaga się to pragnienie. Nigdy tego nie doznałam. Niegdyś dusza moja była przejęta bólem wobec tych strasznych bluźnierstw, chociaż sama nie mogła się zdobyć na żaden akt miłości. Ale dziś było odwrotnie. Piekło wyglądało tak, jak zwykle: długie korytarze, zagłębienia, ogień. Słyszałam krzyki i bluźnierstwa tych samych dusz, bo aczkolwiek, tak jak to pisałam już kilka razy, nie widzi się kształtów cielesnych, to przecież przeżywa się cierpienia, tak jakby ciała były obecne. Dusze też nawzajem mogą się rozpoznać. Krzyczały one: i przeklinały swe śluby. Potem wepchnięto mnie do tej ognistej niszy, ściśnięto jakby między rozpalanymi kawałkami blachy, a w ciało moje zagłębiały się łańcuchy i kolce, rozpalone do czerwoności. Czułam, jakby mi chcieli, chociaż bezskutecznie, wyrwać język. Ostry ból stąd pochodzący doprowadzał mnie do szaleństwa. Oczy chciały wyskoczyć na wierzch, chyba z powodu ognia, który je tak strasznie pali. Każdy beznadziejny nawet musi strasznie cierpieć. Nie można ruszyć palcem, by znaleźć trochę ulgi, ani zmienić pozycji. Ciało jest jakby spłaszczone i zgięte we dwoje. W uszach brzmią wciąż te zawstydzające okrzyki. Nieustające na chwilę. Wstręczny, przykry zapach zaczadzą i przenika wszystko. Czuć jakby gnijące ludzkie ciało, które się pali wraz ze smołą i siarką. Jest to mieszanina, która z niczym nie da się porównać na świecie. Wszystko to czułam tak, jak innym razem, i chociaż te katusze są straszne, byłoby to niczym, gdyby nie cierpiała dusza. Ale ona cierpi w niewypowiedziany sposób. Dotychczas, kiedy schodziłam do piekła, przeżywałam straszliwy ból, myślałam bowiem, że wystąpiłam z zakonu i że za to zostałam potępiona. Ale tym razem nie. Byłam w piekle ze szczególnym znamieniem zakonnicy, więc ze znakiem duszy, która znała i kochała Boga. I widziałam inne dusze zakonników i zakonnic, noszących to samo znamię. Nie potrafię powiedzieć, o czym to się poznaje, być może po tym, że inni potępieni szatani rżą takie dusze w sposób niesłychany. Wielu kapłanów także. Nie umiem wyrazić, czym jest to cierpienie, różniące się od tych, których doznawałam innym razem, chociaż bowiem katusze duszy osoby świeckiej są straszne, to niczym są jednak wobec cierpień duszy zakonnej. Bez przystanku te trzy słowa: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, brzmią w duszy jak gryzące wyrzuty. Ubóstwo. Miałaś swobodę i wybrałaś ślub. Dlaczego więc starałaś się o ten dobrobyt? O dlaczego zachowałaś przywiązanie do tego przedmiotu, który nie należał do ciebie? Dlaczego starałaś się o tę wygodę dla swego ciała? Dlaczego pozwalałaś sobie na rozporządzanie rzeczami, które stanowiły dobro zgromadzenia?
o czym nie wiedziałaś, że nie masz żadnego prawa do posiadania, że wyrzekłaś się go dobrowolnie. Dlaczego te szemrania, kiedy czegoś ci zabrakło, albo kiedy ci się zdawało, że jesteś traktowana mniej dobrze niż inni? O dlaczego? Czystość. Sama złożyłaś ten ślub, dobrowolnie i całkowicie zdając sobie sprawę z tego, czego się wyrzekasz. Sama się zobowiązałaś, sama chciałaś, a potem jak go zachowywałaś, to dlaczego więc nie zostałaś tam, gdzie mogłaś sobie pozwolić na używanie ciała i przyjemności? A dusza odpowiada nieustannie w niej wypowiedzianej męce. Tak, złożyłam ten ślub i byłem wolna. Nie potrzebowałam tego czynić, ale sama to uczyniłam z zupełną swobodą. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić mękę tych wyrzutów połączonych z obelgami innych potępionych. Posłuszeństwo. Sama z własnej woli zobowiązałaś się słuchać swej reguły i przełożonych. Dlaczego więc krytykowałaś rozkazy? Dlaczego byłaś nieposłuszna głosowi regulaminu? O dlaczego zwalniałaś się z tego obowiązku życia wspólnego? O przypomnij sobie słodycz swojej reguły. Wzgardziłaś nią sama. A teraz ryczą głosy piekielne, musisz nas słuchać. To nie jeden dzień, nie jeden rok, nie jeden wiek, ale zawsze, na wieki. Dusza nieustannie przypomina sobie, że Boga wybrała na oblubieńca i że go miłowała nade wszystko, że dla niego wyrzekła się najgodziwszych przyjemności i wszystkiego, co było dla niej najdroższe na świecie. Że na początku życia zakonnego zakosztowała słodyczy, mocy i czystości tej Bożej miłości, a teraz, wskutek jednej niepohamowanej namiętności, musi wiecznie nienawidzić tego Boga, który ją wybrał, aby go kochała. Ta konieczność nienawidzenia pali ją jak pragnienie, ani jednego wspomnienia, które by mogło jej przynieść najmniejszą ulgę. Jedną z największych katuszy jest wstyd, który ją ogarnia. Zdaje się, że wszystkie dusze potępione, które ją otaczają, krzyczą bez przerwy. Cóż nadzwyczajnego, że myśmy się potępiły, my, które nie miałyśmy takiej, jak ty, pomocy. O, ale ty, czegoś ci brakowało. Ty, która żyłaś w pałacu króla. Ty, która zasiadałaś do stołu wybranych. Wszystko, co piszę, jest tylko cieniem tego, co dusza cierpi. Nie ma właściwie słów, które by mogły wyrazić piekielne katusze. Widziałam, jak wpadało do piekła wiele dusz. Między innymi była wśród nich dziewczynka 15-letnia, przeklinająca swych rodziców, ponieważ nie nauczyli jej bojaźni Bożej i nie przestrzegali, że istnieje piekło. Mówiła, że jej życie, chociaż tak krótkie, było pełne grzechów, ponieważ pozwalała sobie na wszystkie przyjemności, jakich domagało się od niej ciało i namiętności. Oskarżała się zwłaszcza z czytania złych książek. Dusze przeklinały powołanie, które otrzymały, a któremu nie dochowały wierności. Powołanie, które straciły, ponieważ nie chciały żyć w ukryciu i umartwieniu. Pewnego razu, kiedy byłam w piekle, widziałam wielu kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy przeklinali swe śluby, zakon, przełożonych i wszystko, co mogło im przynieść łaskę i światło utracone. Widziałam także dostojników. Jeden oskarżał się, że używał nieprawnie dóbr, które do niego nie należały. Kapłani przeklinali swój język, który wymawiał słowa konsekracji, palce, które trzymały Pana Jezusa, rozgrzeszenia, których udzielali, nie myśląc o własnym zbawieniu, okazje, które ich doprowadziły do piekła. Pewien kapłan mówił: doprowadziłem się do zguby, bo używałem pieniędzy, które do mnie nie należały. I oskarżał się, że korzystał z pieniędzy złożonych na ofiary mszalne, nie odprawiając mszy świętych. Drugi mówił, że należał do tajnego stowarzyszenia, w którym zdradził Kościół i religię i że za pieniądze ułatwia straszliwe profanacje i świętokradztwa. Inny mówił, że się potępił,
ponieważ uczęszczał na świeckie widowiska, po których nie powinien był odprawiać mszy świętej. I w ten sposób żył około 7 lat. Według relacji siostry Józefy, większość dusz duchownych, a więc księży, zakonników i zakonnic, będących w piekle, oskarżało się z grzechów przeciw czystości, przeciw ślubowi ubóstwa, z nieprawnego używania dóbr zgromadzenia, z namiętności, przeciwnych miłości, zazdrości, zawziętości, nienawiści i tym podobne, z rozluźnienia i oziębłości, z wygód, na które sobie pozwalały doprowadzając do ciężkich przewinień, ze złych spowiedzi, świętokradzkich ze względu ludzkiego, z braku męstwa i szczerości i tym podobne. Na zakończenie, siostra Józefa pisze. Wszystko, co piszę, jest tylko cieniem tego, co dusza cierpi. Nie ma właściwie słów, które by mogły wyrazić piekielne katusze.